Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w odległym królestwie panowała królowa śniegu, która sprowadziła na świat wieczną zimę. Moja postać jest niezwykła. Jest to książę, taki lekko przy kości, czyli zupełnie jak ja. Żaden Dovbor, żaden George Clooney. Ha! Polemizowałbym! Wręcz przeciwnie, jestem to bardziej ja. Postać jest niezwykle egzaltowana, taka wymachująca dłońmi i mówiąca bułkę przez bibułkę. A latem, jak zapomniałeś o naszych urodzinach? To nieprawda! Pamiętałem! Miesiąc po! Łatwo się pomylić! I tak ciągle jest zima! Zamek, w którym przyszło życie mojemu bohaterowi, wygląda trochę inaczej, bo wszystko jest podzielone przez dwa. To znaczy, jest wielki salon, ale jest podzielony na dwa. Jest wielka sypialnia, ale jest podzielona na pół. Również toaleta jest podzielona na pół. Wszystko jest podzielone na pół. Masz znaleźć i przyprowadzić tu potomka Wegarda. Proste jak rozmrozić schab. Takiej wersji, w jakiej teraz biorę udział, jeszcze nie widziałem. Do tej królowej śniegu wtłoczono takie prawdziwe, współczesne życie. I mimo, że wszystko odbywa się w realiach zamkowo-chłodnych raczej, to perypetie bohaterów pokazują, że w takich chłodnych okolicznościach może być bardzo gorąco i jest bardzo gorąco. Jestem bardzo szczęśliwy, że akurat w tej wersji Królowej Śniegu mogę być księciem. Gdzie wysłałeś Kaja? Północny wiatr zabrał go do królowej. Zuzia, bierz go! Wej, spadaj! Zabierz go ode mnie! Na pomoc! Nazywam się Maciek Rok i w imieniu swoim oraz swojego bohatera, księcia, który w filmie robi głównie tak. A, ratunku! Tato, pali się! Zapraszam was bardzo serdecznie na bardzo zimny film Królowa Śniegu, ale zapraszam gorąco. Gadaj, skąd masz tego psa, co? Kochana, ja nie jestem psem. Hał? Królowa Śniegu. Wkrótce w kinach w 2D i 3D.